nowy obiekt, który powstał na mapie Trójmiasta. Galeria, która ma unikalny charakter. Ściana zieleni świadczy o jej niepowtarzalnym charakterze. Nie jest to obiekt tak duży jak Galeria Bałtycka, natomiast jest to obiekt dosyć znaczący. Około 100 sklepów, butików, kawiarni, restauracji. Może powiem o kilku takich ciekawych rzeczach. Na przykład kawiarnie, restauracje będą czynne po godzinach zamknięcia galerii, co na pewno będzie niesamowitą atrakcją dla mieszkańców, turystów. Wiadomo, że to blisko morza zlokalizowany obiekt. Dla zmotoryzowanych utrapieniem, jak Państwo wiecie, zawsze jest parking. Mamy tu jeden z najnowocześniejszych systemów parkingowych z automatyczną sygnalizacją wskazującą wolne miejsca. No i teraz wracając do tematu, o który poruszyłam na samym początku, taką wartością dodaną stanowi ta kompozycja, która jest w tle, żywa ściana zieleni. Jest to niesamowity projekt, unikalny w Europie Środkowej w tej chwili.